Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czołem wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mostu pieszo-rowerowego na Pragę, znajdującego się na warszawskim Śródmieściu i Pradze Północ. I od razu na wstępie powiem, tak, to jest tak naprawdę kładka oczywiście, kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę, bo nawet w projektach tutaj budowlanych tego też obiektu jest napisane krańce kładki, gdzie się zaczyna kładka, więc no nie oszukujmy się, to jest po prostu kładka, ale owszem, jest nad rzeką i to Wisłą. Pierwsza tego typu rzecz w Warszawie, bo wcześniej nie mieliśmy żadnego tylko i wyłącznie pieszo-rowerowego przejścia przez Wisłę. No oczywiście były tam mosty bezpośrednio obok, na przykład przy moście północnym mamy drugi most pieszo-rowerowo-tramwajowy, ale jednak on jest zrobiony z tramwajem po pierwsze, a po drugie on się łączy dosyć mocno z mostem. Tutaj on jest całkowicie samodzielny, oczywiście tak mniej więcej wygląda, jeśli chcielibyście zobaczyć, i mniej więcej na tym projekcie będę nam pokazywać kolejne poszczególne podpory, bo na nich się dzisiaj konkretnie w tym filmie skupimy. Czerwona kropka pokazuje mniej więcej albo to, co nagrywamy, albo to, gdzie jesteśmy. Teraz to, gdzie jesteśmy mniej więcej, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, a za chwilę na czerwonej kropce będziemy widzieć to, co będę wam pokazywać. Jak widzicie, nad Wisłą trochę już tutaj trwają prace i tego trochę tutaj jest. Nie będę ukrywać. Jak zwrócicie uwagę, większość tutaj już faktycznie podpór tegoże obiektu już jest. A przynajmniej widzimy mniej więcej zarys, w których miejscach będzie się znajdować. Te na Wiśle oczywiście jeszcze bez jakichkolwiek elementów takich faktycznie wystających od samej już konstrukcji, jednakże fundamenty tutaj aktualnie się przy nich prace dzieją i to trzeba faktycznie przyznać, że całkiem nawet żwawo im to idzie dosyć szybko. Tu macie pierwszy obiekt, za chwilę o nim pogadamy. Teraz dokładnie widzicie tutaj właśnie te barki, to wszystko jest przy podporze P3, wszystko zlokalizowane, ale może przejdźmy bezpośrednio do podpory P1, która się znajduje na wybrzeżu. Podpora P1 to jest to, co się znajduje właśnie bezpośrednio na bulwarach i jest to po prostu miejsce, gdzie się kończy lub zaczyna, w zależności od tego miejsca, jak się na to patrzy. Samo rozpoczęcie i zakończenie kładki z tej strony jest nietypowe o tyle, iż się rozdwaja na dwie części i będzie można tutaj przejść, jak było, taką trochę węższą częścią, albo trochę szerszą częścią. Te części będą miały tutaj mniej więcej szerokość około 3,5 metra, ta mniejsza, ta druga około 6 metrów, więc faktycznie dosyć ładnie będzie się dało tutaj przejść. Podpora się nazywa P1. Jak widzieliście przed chwilą na schemacie, mogliście zobaczyć, gdzie ona się znajduje. Jak widzicie, też tutaj bulwary są przez to trochę pomniejszone, ponieważ faktycznie tutaj prace muszą trwać przy budowie tegoże obiektu po tej stronie. Zmieni się trochę układ. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o same bulwary, będą schody na samą kładkę, jak i również wjazd dla rowerów tutaj z boku będzie utworzony, taki nowy, trochę tam przedzielony, dzięki czemu będzie można na spokojnie wjechać. Kładka będzie pieszo-rowerowa, ale tak naprawdę będzie po prostu współdzielny tutaj ruch, czyli i rowerzyści, i piesi właściwie będą mogli się wszędzie razem przemieszczać. Tutaj widzicie mniej więcej, jak są wylewane fundamenty pod tego typu nowe obiekty. No i trwają prace przy tutaj dalszych tych też i również elementach. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat tego samego elementu, który tutaj właśnie widzimy? No, rozchodzić się będzie kładka na te dwie części mniej więcej pod kątem od siebie 2 stopnie i to chyba tyle z tych najbardziej ciekawszych elementów. A, jeszcze jeden ciekawy, od faktycznie tutaj podpory P1 do podpory P2 odległość w zależności od części to jest od 67 metrów do 65 metrów. Ale to już kolejna podpora, to jest podpora P2. Też nie mogę do niej bezpośrednio podlecieć, bo się znajduje w strefie prezydenckiej, przynajmniej jeszcze aktualnie. Co jednak ważne, możecie zobaczyć, jak ona wygląda w środku. Aktualnie jest tam element parowania i przy tym głównie trwają prace. Jest to jeden z ważniejszych elementów całej kładki, ponieważ w tym miejscu właśnie będzie się łączyć z tych dwóch części kładka. Będzie to jedno z szerszych miejsc też, jeżeli chodzi o cały obiekt. No i tutaj też wszystkie fundamenty, których jeszcze na razie nie widzicie, mniej więcej jak będą faktycznie tutaj stać, zwróćcie uwagę, że są wszystkie ustawione mniej więcej pod tym samym kątem do rzeki Wisły, po to oczywiście, aby tutaj jak najlepiej przetrwała kładka wszelkiego rodzaju
utrudnienia, jeżeli chodzi o jakieś większe fale powodziowe, czy innego typu tego rzeczy. To jest kolejna kładka. Jak widzicie, tutaj skręca ten cały obiekt. To jest podpora P3. I co mogę powiedzieć o tej podporze? No, po pierwsze to, że tutaj szerokość kładki w głównej mierze to jest około 6 metrów, ale się to rozszerza z miejscami, gdzie możemy sobie usiąść, popatrzeć na panoramę Warszawy. I ten zakręt, który właśnie tutaj wam powiedziałem, jest pod kątem 170 stopni, czyli naprawdę nieduży, czyli około tylko 10 stopni faktycznie jest tutaj ten kąt. No ciekawie, ciekawie to będzie. Faktycznie sama kładka, widzimy oczywiście te przekrzywienie, że ona trochę się faktycznie skręca w jedną, w drugą stronę, ale już tak ostatecznie no, możemy zobaczyć, że faktycznie tego dużego kąta nie ma. Także tak to mniej więcej wygląda. Do tego miejsca właśnie odcinek pomiędzy podporą P2 a podporą P3 to jest około 74 metry. Z takich ciekawostek. I tam też będą kamery zamontowane w tym miejscu, mniej więcej. No, tak jak mówiłem, ławeczki, byśmy mogli obserwować całą z tej strony panoramę. Tutaj jak widzicie, kolejna podpora, mniej więcej w tym miejscu. Tutaj też jeszcze tylko wyłącznie na etapie palowania. Jest to podpora P4. Dalej widzimy już tam... O, proszę bardzo, jest podpora P5, która faktycznie całkiem ładnie się prezentuje i jest większa, co zobaczycie za chwilę, od podpory kolejnej, czyli podpory P6, która jest po prostu innego typu obiektem, bo trzeba tutaj wyznaczyć, że właśnie te główne podpory, które teraz pokazywałem, one są na wodzie, natomiast P6 i P7, jak i również P1 nie mają styku w głównej mierze z Wisłą w większej stopni. Więc oczywiście są trochę mniejsze i inaczej ich konstrukcja wygląda. Natomiast co jeszcze ważne i o czym trzeba powiedzieć koniecznie, to jest to, iż w tym miejscu właśnie, gdzie są te mniejsze podpory, po prostu też jest mniejsze naciążenie, jeżeli chodzi o całą kładkę i konstrukcję. Ona trochę tam jest tak zrobiona, żeby właśnie w tych miejscach trzymała resztę części. I ta na przykład podpora, którą tutaj widzicie, jest z tych części, gdzie ona mniej utrzymuje faktycznie kładki. Jest w głównej mierze te szersze właśnie części też podtrzymują ten element. Dzięki czemu tutaj się faktycznie dużo nie dzieje. Też to jest na odcinku prostym całkowicie. Ta podpora tutaj usytuowana i mniej więcej widzicie, jak prace teraz przy budowie wyglądają. Aktualnie jest palowanie, żeby później móc robić pracę przy fundamentach. Jak tutaj też widzicie, powoli tutaj zaczęto odcinać ten cały teren od wody, ale to jeszcze trochę tych prac będzie. No i kolejna podpora, tak jak mówiłem, na lądzie, już pierwsza po stronie praskiej faktycznie na lądzie, jest to podpora P5. Tutaj zakręt, raczej kąt, nie jest właśnie 170 stopni jak w poprzednim, tylko tu jest 171 stopni, czyli faktycznie 9 stopni lekko tutaj zakręca kładka w kierunku już bezpośrednio bulwarów, że tak powiem, praskich. Jak widzicie, tak wygląda. Tutaj jeszcze konstrukcje, trochę zdjęcia są sprzed tygodnia ponad, więc możecie mniej więcej zobaczyć, że już tutaj były ostatnie prace przy wykańczaniu tej podpory. Na dole jeszcze, jak widzicie, jest tutaj trwają prace oczywiście, żeby jak najlepiej to wyglądało i też się prezentowało, bo nie ukrywamy. Dosyć dużo osób od dołu też będzie widzieć tę kładkę, a tutaj jak widzicie już jest bezpośrednie zbrojenie, gdzie będzie kładka osadzona i dzięki czemu będziecie to oczywiście wszystko trzymać w jednej całości. Także tak to wygląda i również od tej strony, jeżeli byście byli ciekawi. Tu oczywiście, jeżeli się zastanawiacie, czemu tak mało jest prac na placu budowy, to dlatego, że w głównej mierze ja zazwyczaj latam albo wcześniej, albo późno wieczorem, albo w weekendy. Więc no, to taka ciekawostka co do nagrywania. No ale dobrze, kolejna podpora, to już właśnie właściwie kończymy przygodę z podporami, czyli podpora P6, kolejna na całkowitym odcinku prostym. Bardzo mała, interesująca i w większości jest już gotowa. Jak widzicie, tutaj na górze są takie butelki postawione, gdzie później będzie właśnie fundamenty pod całe zbrojenie, aby można było osadzić tutaj to wszystko. No jak widzicie, tak to się i oto tutaj prezentuje. Tak, ta faktycznie tak już będzie wyglądać końcowo produkt. Raczej wątpię, żeby była jeszcze malowana, bo tego typu suche właśnie betony, czyli bez wykończenia, całkiem ładnie. No teraz jest na to trend i moda, więc w sumie pewnie tak to zostanie. Przy okazji widzieliście przy tym cień drona dosyć dobrze. No i dalej ostatnia podpora, czyli podpora P7, znajdująca się właśnie już tutaj bezpośrednio łącząca się z całym tutaj wybrzeżem.
na Pradze. Jak widzicie, będzie ładne wyjście z tutaj wału i w tym miejscu będzie można spokojnie przejść. Tak wygląda mniej więcej cały obraz kładki. Może jeszcze pada ciekawostka na temat faktycznie kładki. Zaczynając z tego, iż faktycznie szerokość w zależności od miejsca to jest od 6, od prawie 7 metrów do około 16 metrów. Długość kładki to jest dokładnie 452 metry, także całkiem dosyć długa przeprawa mostowa. No Warszawie akurat nie mamy szczęścia do wąskiej Wisły, więc tutaj faktycznie wszelkiego tego typu rodzaje obiekty muszą być naprawdę całkiem no, wysokie i długie, bo też tutaj no, jednak się to rozlewa. Kąt skrzyżowania z osią przeszkody to jest około 90 stopni i tak to mniej więcej wygląda. O, i tutaj widzę obciążenie, jakie będzie mniej więcej przewidywane na tym całym obiekcie, to jest około do 3,5 ton. Chociaż tutaj to akurat jeszcze, zobaczycie, wysokość konstrukcyjna, o właśnie to co mówiłem, to jest mniej więcej zmienna od metr do 3 metrów. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o cały obiekt. Tutaj macie jeszcze bezpośrednio przelot z lotu, tak abyście mogli zerknąć, jak wyglądają te podpory. Przechodząc do lotu ptaka, oczywiście na takim odcinku, na którym mogę wam to pokazać, no ale i tak całkiem nieźle. Tak jak mówiłem, są dwie strefy wypoczynkowe na wszystkich tych zakrętach, o których mówiłem. 7 żelbetonowych podpór, dosyć szeroki widokowo most, no i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Teraz taką ciekawostkę jeszcze organizacyjną wam powiem, że ponieważ skończy się już lipiec, przynajmniej dla mnie, oznacza to tylko i wyłącznie jedno, iż trochę filmów więcej będzie, ponieważ mam dosyć dużo filmów jeszcze z lipca i nie jestem już w stanie niestety wszystkich wam opublikować w tym miesiącu. Siłą rzeczy, nawet jeżeli bym puszczał dwa filmy dziennie, nie jestem w stanie się z tym wyrobić, a jeszcze jest mniejsza z tym przed nami. Dlatego w najbliższych dniach będziecie mieli dwa filmy dziennie. Tak jak widzicie, teraz jest rano w miarę, względnie rano, film z Warszawy, natomiast po południu będą filmy z Gdańska, bo w Gdańsku byłem i coś tam ponagrywałem, abyście mogli zobaczyć. Na koniec jeszcze, żebyście szybko mogli zerknąć, jak to wygląda, timelapsik z przepływającą wodą Wisły przez aktualną budowę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!